To był straszny październik dla ludzkości. Nadejdą trudne 3 lata, powiedział Jezus w jednym z bardzo proroczych objawień, które się zdarzają. W Niemczech, w małym miasteczku o nazwie Sievernich, odbywa się praktycznie nieznane objawienie, ale prawdopodobnie jest to najbardziej prorocze z ostatniej dekady. Co więcej, to proroctwo jest pozytywnie oceniane przez swojego biskupa. Dzięki Bogu, znaleźli biskupa, który nie jest modernistą. W przeciwnym razie zostaliby zdyskredytowani. W tych objawieniach Jezus mówi o 3 trudnych nadchodzących latach. Pokazuje również swoje niezadowolenie z niemieckiej drogi synodalnej i ostrzegał wcześniej przed kryzysem zdrowotnym, wojną na Ukrainie i różnymi innymi rzeczami. Widzącej zostały z góry pokazane akty terroryzmu, islamskiego prześladowania kościoła, wojny, trzęsienia ziemi, huragany i otrzymała ważne ostrzeżenie. Dziś opowiem o rzeczach, które zostały prorokowane i o wezwaniu Jezusa do ludzkości, aby te rzeczy nie wydarzyły się tak, jak zostały prorokowane. Miejscowy biskup Aquisgranu uznał te wizje za tak wiarygodne, że poprosił znanego teologa i ówczesnego biskupa pomocniczego, dr Johannesa Bündgensa, aby został jego przewodnikiem duchowym. Od tego czasu biskup Bündgens jest przekonany o autentyczności objawień, chociaż, jak to zwykle bywa, Kościół oczekuje ostatecznego osądu dopiero po zakończeniu objawień. Widząca nazywa się Manuela Strack, prostą gospodynią domową, która mieszka w starej wsi z emerytowanym mężem i ma syna studiującego na Uniwersytecie Akwizgrańskim. W czerwcu 2000 roku, stojąc przed obrazem Matki Boskiej, usłyszała głos, który zachęcił ją do rozpoczęcia żywego różańca, grupy modlitewnej. Podczas pierwszego spotkania grupy modlitewnej poczuła wielkie ciepło. Wtedy ukazała się Najświętsza Matka, ubrana na biało, z czerwonym sercem na piersi otoczonym koroną cierni. Jej przesłanie dotyczyło zmartwienia z powodu wewnętrznie podzielonego Kościoła i wielkiego odstępstwa naszych czasów. Aby temu przeciwdziałać, poprosiła o różaniec, tak jak uczyniła to w Fatimie i Mediugorie. Od tego czasu, przez 5 lat, Manuela miała objawienie Matki Boskiej prawie w każdy pierwszy dzień miesiąca. Wiadomość rozeszła się i wkrótce przybyło setki pielgrzymów. W 2001 roku chmura, na której znajdowała się dziewica, przekształciła się w kulę, która zbliżyła się do buta Włoch. Stamtąd widziała miasto Rzym i Watykan. Widziała również salę zebraniową, w której wielu kardynałów zasiadało, dyskutując o odprawianiu mszy bez Eucharystii, gdyż wielu już w nią nie wierzyło. W styczniu 2001 roku Matka Boska umieściła 3 róże na mapie, po jednej w każdym z tych krajów. Niemcy, Argentyna i Włosi, koeksperci interpretują jako zapowiedź pontyfikatów Niemca i Argentyńczyka. W tamtym czasie zobaczyła także następujące po tym pojawienie się ISIS i jego prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W 2002 roku Manuela otrzymała 3 tajemnice, które Matka Boska nazwała kluczami dotyczącymi przyszłości świata i Kościoła. Powiedziała: te klucze posłużą jako broń przeciwko wszelkiemu mrokowi. Już wiesz, co się wydarzy. Tylko Twój święty ojciec w Rzymie, mój ukochany pasterzu, otrzyma ode mnie te klucze. Proszę, zachowaj milczenie, nie uwierzą w Ciebie, ale wszystko tak się stanie. Kiedy Manuela została przedstawiona kardynałowi Ratzingerowi, padając na kolana, zwróciła się do niego jako święty ojcze, mimo że do jego wyboru brakowało jeszcze 3 lat. Najwyraźniej wzmianki o działalności diabła na świecie, który staje się bardziej aktywny niż kiedykolwiek, zwróciły uwagę Watykanu. Wrogiem jest przenikanie do Kościoła, uwodzenie teologów i nawet biskupów, aby kwestionowali nauczanie Kościoła i chcieli pociągnąć wszystkich w grzech i ku trzeciemu apokaliptycznemu konfliktowi światowemu. W 2005 roku Matka Boska pożegnała się, ale zapewniła, że Sievernich będzie zawsze miejscem łaski i schronienia. Przez 13 lat nie było żadnych publicznych objawień, aż do listopada 2018 roku, kiedy rozpoczęła się ciągła seria objawień Dzieciątka Jezus z Pragi. W tym roku Dzieciątko Jezus z Pragi ukazało się jej, zdobione złotą koroną i złotą płaszczącą się stułą, na wystawionej hostii w monstrancji. Następnie dziecko powiedziało Manuela: nadejdzie surowy czas, twardszy niż kiedykolwiek. Wiele dusz będzie zagubionych i utraci wiarę. I dodało:
Przychodzę nawrócić grzeszników. Jestem królem miłosierdzia. W 2019 roku, podczas świętej mszy, dzieciątko Jezus zostało widziane przez 20 świadków, a kilkanaście zauważyło intensywny zapach lilii w świątyni. Objawienia powtarzają się co miesiąc, a podczas jednego z nich Manuela zobaczyła dwie strony katedry. Na jednej płonął ogień Ducha Świętego, a na drugiej ogień korupcji. Niektórzy biskupi prowadzili swoich wiernych ku Duchowi Świętemu, ale inni prowadzili ich na zgubę. Wydawało się to być zapowiedzią schizmy, w której synodalna droga zagrażała Kościołowi w Niemczech. Nawet w 2019 roku Jezus zapowiedział 3 trudne lata. W tamtym momencie nikt nie podejrzewał niczego o pandemii, a tym bardziej o katastrofę naturalną latem 2021 roku w Niemczech. Powiedział: poprowadzę was przez tę udrękę, przez ciemność, ale przez moją cenną krew was odkupię. Wyraził również wielki żal z powodu masowego przerywania ciąży, mówiąc o kulturze śmierci. W 2020 roku chłopiec powiedział: czas pokuty i refleksji umocni moich wiernych dla ludzkości. To wezwanie do nawrócenia się od swoich grzechów. Jeżeli ludzkość nie nawróci się po tym czasie skruchy, pochylę swoje berło nad ludzkością. To moje wezwanie do was. Nie jest to karanie was, chcę was ocalić dla życia wiecznego. Pozwólcie na czas skruchy i żalu, abyście zrozumieli, że nie jesteście Bogiem. Wciąż w 2020 roku około 60 wiernych i zakonników byli świadkami cudu słońca, modląc się z Manuelą. Chłopiec wyraźnie zasygnalizował ostrzeżenie prorocze w Garabandal, którego Manuela nie znała. Powiedział: kiedy ostrzegę świat, będzie to dla was, jak gdyby czas się zatrzymał. I tak spojrzycie na swoją własną duszę. W objawieniu z 6 stycznia 2021 roku powiedział: świat zostanie wstrząśnięty, ponieważ ludzie nie znają mego Ojca Wiecznego i chcą żyć bez Niego. Wszystko zostanie oczyszczone. Musi tak być zgodnie z napisanym. Wkrótce nastąpi wielkie poruszenie. Poruszenie, które stanie się przepaścią dla wielu osób. Macie nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy. Tak, drogie dusze, nie będzie tak. Módlcie się i poświęćcie. Bądźcie wierni mnie. W innym objawieniu powiedział: w tym roku nadejdzie wielka próba. I wezwał do 3 godzin modlitwy i pokuty 13 maja. Powiedział: modlitwa, ofiara, pokuta. Módlcie się ze mną do Ojca Wiecznego. Następnie Manuela wyjaśniła, że Pan powiedział jej, że w nadchodzących dniach będą silne burze i ludzie powinni modlić się bardzo. Po pożegnaniu chłopiec dodał: wiedzcie, że żyjecie w czasach plag. Ta plaga, której doświadczacie, nie będzie ostatnią plagą. Jesteście w ucisku, ale osłonię was płaszczem mojej cennej krwi. 9 i 10 maja niemieccy księża udzielili masowych błogosławieństw parom nieheteroseksualnym w swoich kościołach. A w nocy z 14 na 15 lipca niebo otworzyło się na zachodzie Niemiec i nastąpiła niespotykana w historii powódź. Ten kataklizm powtórzył się w wielu innych częściach świata. 12 kwietnia 2021 roku, podczas mszy świętej, chłopiec zwilżył swoje berło w kielichu z krwią Jezusa, który duchowny trzymał w rękach, i pokropił niektóre kraje ziemi: Rosję, Ukrainę, Stany Zjednoczone i Europę. Powiedział: wiele osób martwi się o swoje życie i nie zdaje sobie sprawy, że szatan próbuje popchnąć je ku wojnie. Ten iskierka wroga może zapalić cały świat. Ta iskierka może stać się plagą dla całej ziemi. I zaapelował: módlcie się, dokonujcie poświęceń, żałujcie i czynicie dobro. Wreszcie, 24 lutego 2022 roku, Rosja zaatakowała Ukrainę. To był straszliwy październik dla ludzkości, ale nie wszystko jest stracone, jeśli nasza wiara jest większa od naszych lęków.